Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam Jakuba Młynarskiego, Social Media Light. Dzień dobry, właściciela. Tak regowo sobie pomyślałem, że zaczniemy, bo jak się już zrobi dobrą automatyzację w swojej firmie, to można sobie jechać na plażę, popijać drinka i zaglądać tylko w telefon, ile się sprzedało. Dokładnie, można tak robić. Znaczy, brzmi to bardzo utopijnie, ale to jest realne, prawda? Jak najbardziej. No, jest to całkowicie realne, nawet można wydelegować jeszcze więcej rzeczy, nawet nie trzeba nawet telefonu sprawdzać. Bo? Bo będziesz tylko przychodził, będziesz płacił za wszystkie rzeczy kartą i nawet nie musisz się interesować, ile masz na koncie. To zobaczmy teraz tak. Zaczynam coś tworzyć. Co mogę sprzedawać w automatyzacji? Wszystko. Co sobie wymyślisz, każdy produkt cyfrowy można sprzedawać w automatyzacji. To jest w ogóle przewaga produktów cyfrowych, nie? Że nie potrzebują tak dużo obsługi jak produkty takie stacjonarne, czyli na przykład wysyłkowe, nie? To jest ta różnica. Aha, i co się teraz może z czymś zautomatyzować, żebym ja nie musiał nad tym pracować? No dobra, załóżmy, mamy moją książkę. Sprzedajemy książkę, która jest z kursem online. No i co się dzieje? Pojawia się to jako reklama komuś w internecie? Tak, jeśli chodzi o taką automatyzację książki z jakimś kursem dodatkowym, no to jakby musimy mieć podstawowe czynniki, nie? Czyli jakiś program do automatyzacji, zazwyczaj się wykorzystuje Zapiera, jakiś program do CRM-u, czyli do jakby przekazywania zamówień, dodatkowo też program do magazynów, czyli BaseLinker, bo to mówimy o książce, dodatkowo też jakiś program do webinarów, czyli na przykład webinar, tak samo też potrzebujemy takiego narzędzia do maili jak ActiveCampaign, i jeszcze byśmy potrzebowali pewnie z dwóch, i teraz mi wypadły z głowy, ale tak około 5 narzędzi, 6, które można połączyć i zautomatyzować po prostu wszystko w tych narzędziach razem. Czy faktura się może automatycznie wystawić klientowi? To jest zazwyczaj podstawa, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie? Że wystawianie faktur, no to jakby zazwyczaj jest podstawa, bo wiem, że to jest udręka i wystawianie ręcznie to naprawdę jest... Oj, okropne kopywanie tych danych, wklejanie ich i tak w kółko, ale też dużą udręką dla mnie, na przykład jak sprzedaję książki, jest przygotowywanie listów przewozowych. To też można zautomatyzować jak najbardziej. Takie rzeczy też można robić, tylko to akurat się wykonuje w BaseLinkerze. Można robić listy nadawcze, drukować etykiety. Można totalnie zrobić wszystko, co ci się wymarzy. A z tym kursem online? Chodzi ci, że na przykład automatycznie się wysyła, automatycznie się odblokowuje. No właśnie, jak też? Najbardziej. Czyli osoba kupuje książkę i co? I automatycznie ma dostęp do kursu. Tak, można zrobić, że ma automatycznie dostęp do kursu, że musi automatycznie lekcje odpalają jedna po drugiej, że musi na przykład przejść 80%, żeby miał dopiero kolejną lekcję. Możesz na bieżąco mu sprawdzać, dosyłać mu materiały do tego kursu, widzieć, co on robi. Jakby wszystko można mieć ustalone na danych procesach i automatyzować jeszcze mocniej, żeby po prostu klient, który zostanie pozyskany raz, potem przez kolejne na przykład 2 lata, 3, cały czas był u ciebie i nawet nie musi wiedzieć o tym, że ty przy nim nic nie robisz, ale mu się wydaje, że cały czas robisz, bo wszystko zautomatyzowane. Bo co, dostaje na przykład maile z informacjami od nas? Tak, maile, SMS-y, wiadomości, wszystko można zautomatyzować. Nawet na Facebooku wysłanie wiadomości można zautomatyzować. Na WhatsAppie? Na WhatsAppie można, ale to nie jest takie proste, bo ma trochę ograniczeń. No tak, a WhatsApp też nie jest bardzo popularny w Polsce, bardziej w Ameryce Łacińskiej zauważyłem, że wszyscy korzystają z WhatsAppa. Może dlatego, że tam internet jest bardzo drogi i wysyłanie jakichś rzeczy przez internet. Często jest w ogóle tak, w ogóle w Ameryce Łacińskiej, że WhatsApp jest gratis. W sensie jak dzwonisz, to ci nie ściąga pakietu z internetu. Ale wróćmy do tematu. Co może dać nam automatyzacja w naszej firmie? No, pierwszy jaki jest w ogóle aspekt, to jest oszczędność czasu. Chyba dla każdego przedsiębiorcy jest dość ważne, czyli żeby mieć więcej czasu dla samego siebie i nawet na zastanawianie się, co można zrobić więcej, a nie cały czas powtarzać te same po prostu rzeczy w kółko, nie? Bo to się robi nużące i niektórym się po prostu nawet tak nudzi, że zamykają biznes, bo po prostu nie widzą naszego rozwoju, nie? W tym, co robią, bo muszą wykonywać tą pracę cały czas jedną i tą samą, nie? Bo tutaj warto dodać, że na przykład wystawienie faktury, skopiowanie danych, no to jest 1 minuta. Nie wiem, otworzenie kursu to jest 2 minuta. 3 minuta to jest dodanie maila i wysłanie na przykład informacji o tym. I nagle się okazuje, że na jednym kliencie tracimy 5 minut, to nie jest dużo. Ale jak się zrobi tych klientów 100, no, to przez 500 minut. No właśnie. Możemy sobie to odciąć, nie? I to nie jest, że robimy to co miesiąc, tylko robimy to raz i potem zazwyczaj zatrudniamy sobie jakąś jedną osobę, tam nawet studenta, po prostu żeby tylko doglądał, czy wszystko działa. Wystarczy. No tak, bo to przy dobrej automatyzacji to nawet można od 10 do kilkudziesięciu godzin zaoszczędzić. W ciągu miesiąca jak najbardziej. Nawet i więcej, nawet czy można nawet tak zrobić, bo też mam taki jeden case z większą firmą, to tam akurat jeden dział cały akurat został jakby... Zautomatyzowany, tak? Tak, i akurat no, nie musieli tych osób mieć, więc wrzucili do innego działu i całkowicie ten dział po prostu poszedł jakby w odstawkę, nie? Wiele ludzi boi się automatyzacji, bo myśli, że stracone miejsca pracy, nie będą pracowały te osoby, ale już chyba przed chwilą odpowiedziałeś na to, tak, że osoby zostały przeniesione do innego działu i nagle okazało się, że wszystko może jeszcze lepiej funkcjonować. Tak, zamiast wykonywać pracę, po prostu przekładania z miejsca na miejsce, w skrócie rzeczy, mogą działać kreatywnie i robić i przynosić przychody dla firmy, nie?
Zazwyczaj te prace, które robi automatyzacja, są takie prace powtarzalne i ten pracownik stricte nam nie przynosi dochodów w firmie, nie? No bo nie każdy jest handlowcem. Jakby są takie prace powtarzalne, które po prostu są kosztem stałym dla firmy. Możemy to po prostu zautomatyzować i tego kosztu się pozbyć, bo to się robi raz i to działa. No tak, to choćby to wystawianie faktur, prawda? Mm. No, musiałaby jedna osoba siedzieć, nie wiem, przy 1000 klientach, po prostu wystawić te 1000 faktur. Sprawdzać, czy opłacił, czy nie opłacił. No, jakby to wszystko można zrobić bardzo w miarę proste, jeśli się wie, co się robi. A komu polecasz automatyzację? Automatyzację polecam nawet każdemu, bo ja na przykład na ten moment jestem jednoosobową działalnością w tym momencie i też mam wszystko zautomatyzowane. Odpowiadanie na maile, na kontakty, faktury, nadawanie spotkań, spotkania z klientami, nawet spotkania z rodziną też mam zautomatyzowane. Spotkania z rodziną? Dokładnie, no. Jak mam ktoś nawet do mnie przyjeżdża z Krakowa, ktoś się nie widzimy 2 tygodnie, mu wysyłam link do kalendarza swojego i on widzi, kiedy mam wolny czas i możemy się umówić. A, to fajne. Ale to nie ma później tak, że rodzina mówi, ach, nie masz dla nas czasu, jak to przez kalendarz mam się umawiać? Właśnie nawet na odwrót, wiesz, bo oni wtedy szanują mój czas, nie? Tak to działa. A. Że wiedzą, że mam ograniczony czas i ten czas, który mamy na przykład zaplanowany, wykorzystujemy w 100%, nie? A to nie jest takie, że po prostu się rozciąga na cały dzień i w sumie nic nie zrobiliśmy, tylko jedziemy tu na obiad, na przykład potem gdzieś jedziemy na jakieś go-karty czy coś, wszystko jest konkretnie zaplanowane. Myślę teraz o mojej przyjaciółce Lizie, która kompletnie nie sprzedaje nic przez internet, a uczy angielskiego, uczy już online, ale nie sprzedaje nic. I tak sobie myślę, że jakby ona sobie to zautomatyzowała, to mogłaby rozwiązać jeden problem, który ma. Taki, że czasami ludzie umawiają się na lekcje, a nie dojeżdżają i nie płacą za tą lekcję. A gdyby miała to zautomatyzowane, to mogliby płacić z góry, dokładnie. Od razu ustawiać sobie kalendarz. I nawet potem zmienić datę, gdyby nie mogli, nie? Jakby na przykład zmieniali datę, to mogłoby być, że muszą jeszcze coś dopłacić, żeby zmienić datę. Na przykład tam jakiś minimalny koszt. Tak najbardziej to też można zrobić, nie? Albo mogłaby na przykład wcześniej mieć usługę Flexi, że sobie dokupujesz na przykład za 100 zł więcej i możesz 4 razy sobie przełożyć godzinę w ramach tego. Jak najbardziej. Nawet też mogłoby jakieś potem podsumowania z lekcji nawet dosprzedawać później tym klientom, nie? Jakby z mega dużo rzeczy, jak można zwiększyć wartość koszyka klienta, nie? No bo możemy zrobić na tym kliencie na przykład 400 zł, ale na przykład możemy mu sprzedać jeszcze jakieś fiszki z angielskiego, podsumowania lekcji, jakieś ciekawe tematy, zagadnienia i mamy zamiast 400, mamy na przykład 600, nie? No, jesteś niezwykle kreatywny w wymyśleniu tego, co można z czym, ale myślę, że to wynika z tego, że masz duże doświadczenie i bardzo długo zajmujesz się automatyzacją. Tak, ja często nawet sobie tam sam dla siebie, po prostu z ciekawości, niektóre firmy sprawdzam, tak po prostu, i potem im wysyłam swoją ofertę, co jeszcze mogą zrobić więcej i jak zrobić więcej, nie? No, dlatego odsyłamy i zapraszamy Jakub Młynarski, Social Media Light. Gdyby ktoś miał ochotę skorzystać z Twojej pomocy, to jak Cię znajdzie? Na Facebooku Jakub Młynarski. To jest chyba najprostszy sposób. No, proszę bardzo. Nowy świat, już nie trzeba dzwonić, już nie trzeba maila pisać, tylko właśnie przez szybki komunikator. A w ogóle w sprzedaży to chyba też ten szybki kontakt jest bardzo ważny, prawda? Tak, no nawet przy jakiejkolwiek sprzedaży, nie? Nawet taki temat, co ktoś się umawia czy coś, jakby te pierwsze 5 minut, kiedy ktoś do Ciebie napisze, jest najważniejsze, nie? Bo wtedy klient po prostu jeszcze jest jakby napędzony tymi emocjami, dlatego też nawet na stronach sprzedażowych czy na webinarach robi się to okienko, takie 10 minut masz tylko na kupienie, nie? I to chodzi o to, żeby ta osoba nie straciła zaangażowania w proces zakupowy. Tak samo nawet odpisanie na Facebooku, jak najszybciej się tylko da. Tak, no to jest tak jak z torebką w markecie. Promocja, 2 torebki w takiej cenie, ale tylko 5 sztuk zostało. No i osoba nie ma gotówki, a można tylko płacić gotówką. No i szuka bankomatu. Jeden bankomat nie działa, drugi nie działa i nagle jej, może nie potrzebuję tej torebki. Już 5 minut wcześniej to już muszę mieć, tak, bo to ostatnie te torebki. Dokładnie, dokładnie. Dlatego też nawet nie wiem, czy wiesz, ale na przykład w galeriach handlowych to tak się robi, że jedzenie zazwyczaj jest na samej górze i to jest z tego powodu, że gdyby osoba była najedzona, już by się jej nie chciało nic zrobić. Dlatego najpierw idziesz na zakupy, jesteś taki lekko podenerwowany, dokonujesz szybko zakupu, żeby tylko ich zjeść. Bo odwrotnie by mogła już osoba nie kupić. No byłaby po prostu, wiesz, jak jest po obiedzie, to już jej się nie chce zwyczaj nic zrobić. Nie? No ciekawe, też tak myślę o swoich decyzjach zakupowych w galeriach. No, sprawdza się tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Do usłyszenia.